Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Zasady planowania żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wartość odżywcza poszczególnych produktów jest zależna przede wszystkim od rodzaju produktu, to znaczy czy jest on roślinny lub zwierzęcy. W danej grupie produktów wartość odżywcza uwarunkowana jest sposobem produkcji czy mocno przetworzone doborem odmian roślin i ras zwierząt sposobem uprawy bądź hodowli naturalna czy sztuczna, a także metodami przetwarzania i przechowywania żywności w zakładach gastronomicznych. Wskaźnik jakości żywieniowej, określony w 1973 roku przez Hansena, to pojęcie gęstości odżywczej. INQ jest to wskaźnik jakości żywieniowej, który określa stopień, w jakim dany produkt spożywczy pokrywa dzienne zapotrzebowanie na energię i jednocześnie zaspokaja zapotrzebowanie na określony składnik odżywczy. Wskaźnik jakości żywieniowej oblicza się oddzielnie dla poszczególnych składników odżywczych. Wskaźnik jakości żywieniowej oblicza się w następujący sposób. Iloczyn zawartości danego składnika w 100 g produktu i normy zapotrzebowania na energię, dzielony przez iloczyn wartości energetycznej 100 g produktu i normy zapotrzebowania na dany składnik. Jak interpretować wynik wskaźnika jakości żywieniowej? Wskaźnik jakości żywieniowej większy od 1 oznacza, że produkt jest dobrym źródłem danego składnika odżywczego i może uzupełniać niedobory w diecie. Wskaźnik jakości żywieniowej około 1 oznacza, że produkt jest dobrze zbilansowany pod względem zawartości danego składnika odżywczego. Wskaźnik jakości żywieniowej zbliżony do zera – produkt zawiera mało danego składnika odżywczego. Wskaźnik jakości żywieniowej mniejsze od 1 oznacza, że produkt nie dostarcza odpowiedniej ilości składnika odżywczego. Zapoznaj się z tabelą prezentującą wskaźnik jakości żywieniowej dla wybranych produktów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.